postanowiłem sprawdzić, co tutaj się buduje i okazało się, że ten budynek zaprojektowali moi znajomi, z którymi w latach 90. rozpoczynałem karierę architekta. Studiowaliśmy razem i co ciekawe pracowaliśmy w jednej pracowni przez jakiś czas. I co jeszcze ciekawe, gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak ten budynek będzie wyglądał, to można, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Legnicka Ursus Petro i powinno się bez większych problemów odnaleźć specjalnie do celów tej inwestycji stworzony kanał YouTube, na którym znajduje się jeden jedyny filmik, na którym została umieszczona animacja przedstawiająca tutaj tą realizację. Na tym filmiku można zobaczyć, jak pięknie to będzie wyglądać ze wszystkich stron. Animacja została wykonana na podstawie modelu. I tutaj właśnie taka mała uwaga, jak bardzo zmienił się zawód architekta od czasów, kiedy ja zaczynałem pracę. Kiedy poszedłem do mojej pierwszej pracy, to pojawiłem się z moim własnym kompletem rapidografów. Zasiadłem przy wielkiej desce z przykładnicą i na kalce wykonywałem rysunki tuszem. I w ten sposób kilka dokumentacji w ramach pierwszej pracy stworzyłem. Praca nad taką ręcznie wykonywaną dokumentacją nad budynkiem jednorodzinnym mniej więcej trwała około miesiąca. I wtedy właśnie do użytku weszły komputery i wtedy w pracowni został zakupiony jeden z pierwszych komputerów, jakie z bliska w akcji miałem okazję oglądać. Oczywiście wcześniej już z komputerem się zetknąłem, ale dopiero mniej więcej w połowie lat 90. te komputery, ich moc obliczeniowa pozwalała na jakieś sensowne ich wykorzystanie. Wcześniej potraktowałbym to raczej jako swego rodzaju ciekawostkę. Wtedy jednak ta rewolucja nastąpiła. Pracownia zakupiła komputer. Był to ten komputer Mac z Archicadem. Jeszcze sprzed powrotu Steve'a Jobsa do firmy Apple. Tak więc była to tak zwana beżowa skrzyneczka. I właśnie wtedy obserwowałem powstawanie dokumentacji na komputerze, podczas gdy wszyscy na wydziale jeszcze pracowali ręcznie w oparciu o kreślenie, kalki, kserowanie, wyklejanki, kolaże i komputery dopiero wchodziły do powszechnego użycia. W pracowni pojawił się komputer i obserwowałem powstanie pierwszej dokumentacji i w ramach tej dokumentacji właśnie powstawał model, ponieważ współcześnie dokumentację budynku tworzy się poprzez zbudowanie wirtualnego modelu w komputerze i dopiero z tego modelu generuje się widoki, czyli rzuty, przekroje i elewacje. Dzięki temu zmiana czegokolwiek w modelu powoduje od razu zmianę w generowanych rysunkach. Tak brzmi teoria. W praktyce sprawa jest dosyć bardziej skomplikowana. Jeszcze co ciekawe, takie tworzenie dokumentacji umożliwia przede wszystkim stworzenie właśnie wizualizacji, ponieważ dzięki temu można taki stworzony model obracać, można go obejrzeć z każdej strony, można zbudować wirtualne otoczenie i na ekranie komputera obserwować, w jaki sposób ten model w cudzysłowie siedzi w otoczeniu. Można również dla klienta wygenerować właśnie wizualizację, czyli nieruchome ujęcie o wysokiej rozdzielczości lub filmik, czyli animację przedstawiającą widok z przesuwającej się kamery i na podstawie tego można odbyć wirtualny spacer po budynku. I wtedy po raz pierwszy obserwowałem, jak coś takiego powstaje i powiem tylko, że to nie jest takie proste, jak się wydaje.
ponieważ taki model pod kątem tworzenia wizualizacji należy odpowiednio, jakby to powiedzieć, zoptymalizować, czyli powyłączać elementy, które aktualnie na wizualizacji nie będą pokazywane. Jest przy tym trochę roboty, no a przede wszystkim uzyskuje się nowy plik. I tutaj właśnie pojawia się problem z mnożeniem danych, z pojawianiem się wielu wersji tego samego pliku, nad czym trzeba zapanować. Tutaj dochodzi kwestia pojemności dysku i kwestia zarządzania danymi. Dodatkową zaletą takiego modelu jest to, że można teoretycznie zliczyć wszystkie użyte materiały, czyli na bieżąco w trakcie zmian modelu można liczyć objętość na przykład użytych ścian, można oszacować na przykład objętość ziemi, którą należy usunąć przy wykonaniu modelu. Różne dane można w ten sposób szczytać, a tutaj tak na marginesie podam, że te dane, ślad za tym poszło życie, to znaczy te dane zaczęły być obowiązkowo, pojawił się wymóg obowiązkowego podawania tych danych na przykład w dokumentacji. Ile metrów sześciennych ziemi należy usunąć podczas realizacji i wywieźć, i jest to jeden z parametrów, który należy podać na etapie składania projektu do pozwolenia na budowę. Tak więc tworzenie dokumentacji teoretycznie stało się prostsze, ale w praktyce życie zaczęło za tym błyskawicznie nadążać i okazało się, że teraz stworzenie dokumentacji wymaga gigantycznej, specjalistycznej wiedzy, a jakość architektury jakoś niespecjalnie w ślad za tym poszła. Dużo by opowiadać. A jak widać, praca na budowie wygląda mniej więcej tak samo jak 30 lat temu. Nadal tutaj zbudowanie budynku to jest mnóstwo roboty, mnóstwo osób tutaj krąży. W zasadzie tutaj specjalnie zmian warunków nie zauważam.